Dzień dobry, tematem dzisiejszego filmu jest postęp prac na linii 182. Jesteśmy teraz w podzawierciańskim Kądzielowie. Prace ruszyły tutaj już na całego. Są powstawiane nowe słupy trakcyjne. Przygotowywane jest podłoże i teren pod torowisko. Porozkładane już nowe szyny. Tutaj wyczyszczone już elegancko. Przygotowane pod nowe podkłady kolejowe i pod szyny. Tutaj mamy już porozkładane wszystko. Wyczyszczony chyba teren. Z tego co wiemy, to będzie tutaj peron. Jeszcze dokładnie nie wiadomo w którym miejscu. Ale myślę, że będziemy tutaj zaglądać przy okazji, to wszystko będzie na bieżąco pokazywane. Jak na dzień dzisiejszy, 27 marca, wygląda to tak. Podjedziemy jeszcze przy okazji do Siewierza i Pyrzowic. Zobaczymy jak tam wygląda sytuacja. Jak na razie to wszystko zaczyna ciekawie wyglądać. Teraz jesteśmy w Siewierzu. Przed nami fabryka Electrolux. No i tutaj oczywiście linia 182 i bocznica pod fabrykę. Jak widzimy, wysypane już dużo ilości tłucznia koło torów. Obok tu zagarażowany cały sprzęt. Znaleźliśmy tutaj wzdłuż torowiska inną drogę. Stąd będzie lepiej widać te wszystkie urządzenia, które tutaj są. Jak widzimy, poskładane jeszcze tutaj stare szyny. No i hałdy tłucznia powysypowane. Proszę bardzo, sprzęt budowlany. To już mamy samą stację w Siewierzu. Teren chyba też przygotowany będzie pod peron. I to tyle z Siewierza. Jesteśmy przy trasie od Siewierza na Tarnowskie Góry. Nigdy nie było czasu na zwiedzanie. Tu przy drodze jest taki oto bunkier. Pójdziemy go zobaczyć, co tu w ogóle jest w środku. Czy da się wejść, czy nie. Ale zobaczysz, z bliska można. Tutaj z tej strony otwory pewnie na jakieś karabiny.
góry jakaś wieżyczka strzelnicza. Jak to wygląda? Szukamy jakiegoś wejścia. Powinno się tutaj dać wejść jeszcze gdzieś. Obejdziemy może z drugiej strony. Jeżeli nie jest zasypane. O, tu też jakieś na karabiny czy działo, jakieś otwory. Wejść pewnie też się da. Spróbujemy to zajrzeć. Masz jakąś latarkę? Czekaj, spróbujemy telefon wyjąć. Jakub poświeci telefonem, spróbujemy tu wejść do środka. Jest tutaj trochę błoto i pająki, ale może się coś tutaj uda zobaczyć. O, tu jest jakiś otwór. O kurde, ale ciemności. W środku całkiem nieźle wygląda. Mam nadzieję, że nie ma tu jakichś nietoperzy. Tu jest jedno jakieś pomieszczenie. Gdybym wiedział, że tu jest wejście, zabralibyśmy jakieś lepsze światło ze sobą, ale tu już dalej pełno wody. O, tam jest jakiś taki podeścik, chyba było na jakiś karabin czy na coś. No i tu z tej strony widać, że pomieszczenia wszystko są. Dalej nie wchodzimy, bo tu widzę, że pełno wody jest. Ale całkiem to w środku fajnie. Także eksploracja bunkra zrobiona. Jedziemy teraz pod lotnisko na Tyżowice. O, jest wyjście. Całkiem fajny bunkier. Jesteśmy w tej chwili koło lotniska w Pyżowicach i proszę zobaczyć, w jakim stanie jest torowisko od Pyżowic w stronę Tarnowskich Gór i miasteczka Śląskiego. Tu jeszcze jest nieruszone nic. Wszędzie krzaki. Jak widać, podkłady kolejowe betonowe jeszcze są, ale torowisko ukradzione czy zdemontowane, nie wiadomo. Tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Mam nadzieję, że i w tym miejscu prace ruszą pełną parą. Podjedziemy jeszcze dalej na platformę widokową pod pas startowy 09. Może będzie jakiś samolot siadał czy lądował. Także widzimy się pod lotniskiem. I jesteśmy już na platformie widokowej. Przed nami pas startowy 09. A pod terminalem, jak widać, masa samolotów uziemionych. Wiadomo z jakiego powodu. Zobaczymy, może się uda nagrać jakiś start czy lądowanie.